sztamaki zawąt. Czarna mańka odrzekła. Sztamaki wyrwali z mamra przed lipką, bobina felka sfortowała, gdzie szwicują. Takie brzydkie słowa w ustach, jaśny panie. To ja nic nie rozumiem. To żargon złodziejski, tak złodzieje rozmawiają. Sztamaki to chłopcy, wyrwali to znaczy uciekli, a z mamra to z więzienia. Widzi Jan, ja muszę studiować ten żargon złodziejski, żeby moja powieść była z życia. Ale idźmy dalej, nie się słucha. Tymczasem w gabinecie leżał trup bankiera. Proszę panienki, ja doprawdy też nie pan prosi panie. Nie mam teraz czasu dla tatusia. Zaraz, na czymśmy to stanęli. Aha, w gabinecie leżał trup bankiera. Niech Jan posłucha, jaka to ciekawa zagadka kryminalna. To trzeba dokładnie objaśnić. Przypuśćmy, że Jan jest w tej chwili trupem bankiera. Kto Jana zabił, nie wiadomo, na razie, bo pokój był zamknięty, a w drugim pokoju... Zaraz, zrobimy plan. Tu jest nasz dwór Witowo. Tu droga prowadzi do kości klapek. Tu jest gabinet. I daty są ważne. Przypuśćmy czwartek. Tu ma się odbyć Jucht Jürgen, czyli krajem. A tutaj Jan. Niech Jan cię kładzie. Jan jest trupem bankiera, ale niech Jan cię kładzie. Ależ panienko... Cicho! Trup nie mówi, trup może tylko słuchać. Nagle do pokoju zakrada się groźny bandyta. Staje w drzwiach. Wzrok dziki, oblędny, wyciąga ręce i woła. Ireno! Nie, babciu, on woła Granda! Irena, co to znaczy, Janie? To nie jest Jan, to jest trup bankiera. A babciu jest włamywaczem i właśnie przyknajał z wytrychem na juchty. Jurka, Jurko! Ja już mam tego wszystkiego dosyć. Janie, niech Jan w tej chwili spanie. Jan nie słyszy, że ktoś przyjechał. Prędzej, ruszaj się, Janda! Co to jest? Babciu mi wszystko psuje. Ja sobie tego nie życzę, rozumiesz? Nie będzie ze mnie bandyty robiło. Wstyd, hańba, i to dorosła panna na wydaniu. A co sobie baron Dobkiewicz pomyśli, co? Dosyć mam już tego pisania, dosyć mam tego złodziejskiego gadania. Babciu się nie zna na literaturze. I nie chcesz się znać. Irka? To się musi skończyć, to się musi skończyć, bo ja ci tak zaświerkuję, tak utkuję, taką ci juchtę z filungiem. Już mnie ta zaraza ogarnęła. Zerwus knajaku! Przepraszam, panie dobra. Moje uszanowanie. Pan z Warszawy. A, przywiozłem coś do chińskiej kwestii. Nie, no doprawdy, dziękuję. Felada, co? Właśnie. Panie, do możliwości. No, cudowno. 14 wiek. Dziękuję, serdecznie dziękuję. Za to. No za tę niespodziankę. Ciąg mogę sobie przymieć niespodzianka. No waza, waza. Tak, prawda, prawda. Zupełnie zapomniałem, że już sobie przypomniałem. Pan mnie czasami zawodzi. Nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Roztargnienie świadczy o wielkiej inteligencji. A, pięknie, pięknie. Cóż to? Żeby zapamiętać tę piękną sentencję, którą pan powiedział. Pan nie wzrusza. Ja nie. Ja nie muszę zawiadomić panienkę, że przyjechał. Widzi, jaśnie pan prosi. Pan baron Dobkiewicz przyjechał. Nie ma czasu. Janie, proszę mi powiedzieć, ale czy Jan siedział kiedy w więzieniu? Ja? Skądże? Nigdy. Woda. Ja tam nie żałuję. Niestety, Jan nie ma w sobie nic zbrodniczego. Mam nadzieję. A może Jan zna kogoś, kto siedział w więzieniu? Muszę z takim kimś być. To mi jest potrzebne do mojej powieści. Ja... Czy tu w okolicy nie ma jakiegoś więzienia? Więzienia nie ma, jest areszt. Przepraszam, nie. Ten krawakuj do sprzedania. No. No więc chciałbym, żeby pan ktoś... No więc? Bardzo ładny, do twarzy. Chyba do kołnierzyka. Proszę. Tak, naturalnie do kołnierzyka. Proszę, niech pan popatrzy. Bardzo przepraszam. Niech pan nie przeprasza, nie... Ale jakie piękne, niech pan spojrzy. Paseczki mam, kropki, kratki. Kwiatki? Kwiatki też mam, tak, proszę. A... Groszki? W groszki też są. Czka? W kuleczka też są, proszę bardzo. A w ząbki? Przepraszam.
Nie szkodzi, nie obraziłem się. Ty frajerze w konfekcję męską szarpany. Cały świat się nie sprzeda żadnego jednego krawata. Tak się sprzedaje. Proszę, tylko dubne krawaty za gotówkę i na raty. Ci się stało jak staniało. Krawaty za gotówkę i na raty. Czysto jedwabne, to wy i zgrabne. Towar wyborowy prosto od krowy. Raz się zawiązuje, a nosi się w dzień i w nocy nie przywa snu. To raz taki krawacik założy, nie będę chciał zdjąć ani świątek, ani piątek. Chyba na Wielkanoc, żebyś je umyć. Cudowne, rypsowe, tanie i zgne i zdrowe. Pago na go, figą, fagą, repetiu. Śnia, proszę, proszę brać do miodu, miodu. Tak sprzedaję, a nie przepraszam, pomorski przepraszam i proszę. Brawo, brawo, jestem zachwycony. Tak, teraz widzę, że handlu to talentu nie mam. Być fachowcem, proszę pana, a pan z jakiego fachu? Zedukowany handlowiec. Handlowiec, a krawata głupiego nie umiem sprzedać. Uczyłem się, akademię skończyłem. To pański błąd. Żebyś pan nie skończył, to pan krawacik umiał sprzedać. A pan dzisiaj dużo krawatów sprzedał? Tyle, co i pan. No widzi pan... No panie, okolica straszna. No kto tu krawat kupi? Zobacz pan. No to... Panie, chodź na pana. Co? To u pana tak źle? Ach. To pan ma częściej apetyt do obiadu niż obiad do apetytu. Coś w tym... Bez nerw, kolego. Siadaj pan, coś winujemy. Żeby tak, spółkę. Pan ze mną? No, ja z panem, czy pan ze mną? No, bo ja wiem. Stasiu, Robert. Bertram. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tylko bez nerw, dobrze? Byś pan wiedział, że nie bogactwo daje szczęście, ale gotówka. No rozkrochmal, że się panuje. No. Panie, nauczę pana dobrej sztuki, czekaj, z biciem mordy. Za co? Czy to do pucu. Aha, pójdę. Do pucu, no. Uderzę pan w kolana. Raz. I w ręce, dwa. A teraz... Ja dziecko, Czekaj, to jest bardzo ładne. To jest niby wygląda, że się bijemy, a się nie bijemy. Uważaj. No wie. Raz, pan mnie w pyt. O, a ja klepię. Teraz aha. Raz i pan klepie, ja pana w pysk. I teraz prędzej. Raz pan mnie. O, raz, ja. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. O, wygląda jakbyśmy się bili, a nic. Każdy człowiek jest markotny, gdy prawda samotny. Nie ma z kim posmucić, ani pośmiać nie ma z kim. Wtedy szuka i wybiera kolegę, partnera. I czy pech, czy się weseli, wszystko dzieli razem z nim. Razem w górę, razem w dół. Wszystko bracie, pół na pół. Zakładmy spółkę dziś, Robert i Bertrand. My dwie, a jedna myśl, Robert i Bertrand. Dobry będzie los czy zły, Robert i Bertrand. Ja za ciebie, za mnie ty, Robert i Bertrand. Czy mróz, czy maj, kolego rękę daj. Czy śmiech, czy łzy, gdzie ty, tam ty? Jestem bracie, czy pod prąd, Robert i Bertrand. Jak to mam wspólny front, Robert i Bertrand. Forsa nie jest frajdą żadną, zabiorą, ukradną. Forsa płynie, forsa ginie, choćby ziomny trzos. Coś całkiem innego, bądź wszystko to z boską los. Taka przyjaźń to jest wzór. Zajrzyj od dziś, Robert i Bertrand. Tu nie będzie widział, tu miał kaka. A to się grzmoto, a się księżyc patrzy. Kiedyś miałem. Byłem lucznikiem prawdziwym. W wielkim więzieniu. To były czasy. Za mnie 50 osób. Ja dyrygowałem, a oni śpiewali. Hurra, lucznikinie, żal. Odchodzi od stron ojczysty. To był chór. To byli złodzieje, proszę panią nadzieję. Czekam. Dzisiejsze dzień się na pozycję nie znają. Gotowe,
Katowicko ma nie widzę. No co, gadać pan nie umiesz, to zagrać chociaż. Czołem z Bogiem. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, życia długiego. A wy tu czego? Co? Właśnie mamy piękne krawaty, tanie, dwabne i zgrabne. Dobrze, tu. U nas dzisiaj weselisko. No to zaczynamy, na co czekamy? Siu! No może jakiś krawaty cię dla mnie poszła. Wol pędzaki. Nie bój nic, kolego, bez nerw, będziesz ja. Siu. Jakub! My z wami mieli panny młody. Młodego. Przepek na panny młody. Dawaj. Podłoga płakaj. Znałbym się łodzi. Aha, znowu ją ocho. Pójście moją. Braci, mieli to gdzie? Zabrali, przychodzimy z choworymi. Bada to zimknie. Ale ty właściwie czego to zachała ty? Tak, ja prosiłem się pokoić. Dobrze? Te porywa naprawdę. Żaden porządny złodziej nie będzie chciał siedzieć. Panie, trzymać o interes. No, 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 nie. Późniejsze złodzieje siedziały. Tak? Gwantuję, że nie byli zadowoleni? Niby taki frajer, jaka tomna głowa. Ej, ja co? Sobien, sobien. Takie życie złodziejskie. Ciekawe. Ale ciężkie. Szkoda pani dla takiego fachu. Pani jeszcze taka młoda. Zacząć. Dlaczego pan tak na mnie patrzy? Boi się pani? Nie, skąd znowu? Zawołam tylko do tego, żeby mnie przeniósł do innej celi. Nie słyszę. Pan wyszedł. No i co teraz będzie? Zaczekamy na niego. A tymczasem opowiem pani jeszcze historię. O jaką pani lubi. Dziwną. Ale o takim innym, dziwnym złodzieju. Zakochany złodziej. Zakochany skradał nieboskie miast, rabował Słońsk, a wszystko Romawerce skraść, nie mógł zrady dać. Pił. Nie mógł sobie rady dać, bo kolega frajer był, lub damie serce grać. Warto być idiotą, twardą czas wykazać, to rusz inaczej, bener, bo tak ja. I ta ma serca, gorzej kraść na kocha. Ja z mocnego robi się słabiuli, głupiusz jak mój. Wody złodzi promienie słońcu krad i nie bał się niczem i śmiało szedł przesiad. Aż odknął się miło. Dlatego, że chciał serce skraść. Tak? I fakt.
Bardzo ładnie śpiewacie. Prawda? Zrobimy chórę. Kawki, kawki zrób jeszcze. Teraz, proszę panów, mamy sobie to. Chóra dzieci nie zdaje. Dobra. 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 No to uwaga. Cztery. Ja dopiero. O, przepraszam panu bardzo. Aha, teraz panowie mi wybaczą, że zostawię was. A my na chwilę to już tak. Paragrafka, że przepraszam bardzo, proszę. Dla byście. Ja bym cierpliwi. Ach, jak ona miała pięknie. No co, co, co widziałem przed szparę zwyczaj złodziejską urodę. Per, mój kochany. Ach, szkoda cię. Słuchaj, ona zgubiła jakąś kawę. Poczekaj, tutaj jest. Gdzie? Daj no, daj rękę na chwilę. No poczekaj, no bo nie mogę. No, poczekaj, tutaj nie ma. To też. To teraz poczekaj. Mówi. O, jest, jest. Tutaj. Masz, to zgubiłem. Czekaj no. Nic nie rozumiem. Czekaj, jucht z filungiem. Tak, ona ciągle do mnie tak mówiła. Filungiem. Filung z juchtem. Skarba jedyna, tak? Nie? No pewnie, z filungiem to znaczy kradzież, złamanie. Niemożliwe. No jak to, patrz, czwartek znaczy wszystko się zgadza, to dzisiaj. No, no więc co z tego? Ale na dzisiaj roboty miała, no. Niemożliwe. Słuchaj, musimy stąd uciekać. Siadaj coś, ty tu czy co? Ale nie, słuchaj, musimy stąd uciekać. Ja nie puszczę do tego, żeby ona kradła. Ja nie chcę, żeby ona kradła. Nie wiem, romans na tle osnuta. Pierwsza, lepsza złodziejka. Czy ja mówię lepiej? Jest moim wspólnikiem? No wiadomo. To musisz mi... Proszę śledzić, kto to liczy. Na tej kapicie, dopiero teraz jestem przy głosie. Rado, ty nie zbawisz! Cicho! Nie mam dzisiaj czasu więcej. Muszę jej szukać. Jazda do celi. No to chodźmy. Będzie, co robisz? Patrz! Słuchaj, ja za wszelką cenę muszę się stąd wydostać. Spokój się, to mnie złapą. Słuchaj, ja to wylatuję kraty. Ja stymuluję całą cenę tutaj. Kolego, przestań. Zobaczę przez ciebie nas stąd wyleją. To... No, masz go, frajer. Źle ci tu, czy co? Lepiej ci nie będzie. Uciekać mu się zachciało. Jeszcze głowy nie upadły. Ty! Nie chcę! Uspokój! Co się dzieje? Idź, chodu! Ani mi się śmieje, na głowę nie upadły. No, albo... Andrzeje! Uciekli mi! Ja was nauczę! Ja wam pokażę! Ja was nauczę! Pan mi ci śmieje! Czuć babkę się będą ze mną bawić! Pan złodzieje, pan mi! Chodź! Pan złodzieje! Pan złodzieje! Pan się panego będziecie ze mną bawić! Ej, się no, trzeba być. Teraz, poczekajcie na mnie, a ja ten. Idę do kasy i zadam bilet. A, serwus mi. 32 bilety wycieczkowe do Warszawy. Proszę uprzejmie. Pan łaska. Proszę. 32 wycieczkowe. Do pociągu. Przecież spóźnijcie, no przecież pociąg zaraz chodzi. Nie możesz. Już. Do pociągu, bo idzie. Proszę. Wiza? A będzie? A, no to wszyscy są. Nie. O, to chwała Bogu. Panie profesorze, mogę być? Dzieci! Czego się śmieje, dzieci? Dałam mu pan. No to co? Co? Usypiaczka kolejowa. Nie może. Śpi. To bardzo dobrze. Patrz, jej wspólnik. Znałem kolego. Przedtem musimy zobaczyć, co się ze starym dzieje. Chodźmy. Muszę na chwilę wrócić do przedziału. Niech pana mnie zaczeka w wagonie restauracyjnym. Zaraz tam przyjdę, dobrze? Proszę bardzo, proszę. Czujesz? Dym. A jeszcze co? Nic. O, zgadza się. Widzisz, to nic, to jest ludzie. Tak, żeby nie można było poznać. Czego panowie sobie tu życzą? My sobie wszystkiego najlepszego. Przeszkodziliśmy, no. Proszę stąd wyjść. Aha.
żeby pani tutaj sama została z tym śpiącym królewiczem, tak? My też mamy do niego interes. Siadaj, Robert, pogadamy. Cicho, muszę wrócić. Chodź. Musimy świsnąć. Zazdrość konkurencyjna? Może wolałby pan ją sam zabrać, tak? Wolałbym. Podoba się panu? Dobrze. Wobec tego może pan dostać z niej papierosa. Proszę. Papierosa, nie papierośnicę. Proszę. A papierośnica zostanie przy mnie. Nie wiadomo. Proszę. Ta wariata nie nazwa frajerów, matki kolego. Masz teraz co innego do zera. A czas pomyśleć o urlopie. Po co? Po co? Żeby się zastanowić, czy nie dosyć takiego... Proszę o bilety. Proszę bardzo. A panu bilety? My mamy bilety w przedziale. W przedziale mamy bilety. No to ja pójdę z panami. Proszę. Tak jest. A teraz papierośnik. Gdzie jest moja papierośnica? Gdzie jest panna Irena? No przecież wyszła. Z kim? No z panem. Dokąd? Do wagonu restauracyjnego. Kto? No Irena. Panna Irena. Aha. Czego babciu szuka? Papierośnicy. Gdzieś mi się papierośnica. Ja zaraz mam ją przy sobie. Powiedziała. Ukradł. Co ty mówisz? Papierośnicę ukradziono. Proszę pana, gdzie są ci dwaj, których pan zatrzymał? Uciekli mi, wyskoczyli z pociągu. Nie mieli biletu. Czego się po nim nie spodziewałam. Zaraz, ledwie człowiek do tej Warszawy przyjechał, już mu żyć nie daje. To głucha ciotka, stęskniła się za panem Jerzym. Na wsi przynajmniej człowiek trochę od niej odpoczął. Zaraz. Niech panna Marysia to dokończy. Słyszę, proszę, jaśnie pan. Nareszcie. Chcę tu na śniadanie. Jaśnie pan przy swojej porcelanie się krząta. Co? Pokoje sprząta? Ale ja nie pytam o Jana, tylko o pana. No co to, Jan coraz gorzej słyszy. Pan jest przy porcelanie. A no właśnie, na śniadanie. No nareszcie Jan usłyszał. Jan powinien się leczyć, bo to niedobrze tak nic nie słyszeć. O, bardzo niedobrze. To wszystko zakurzone, takie to wszystko zaniedbane. Jak mnie tu nie ma, ta twoja ciocia to paluszkiem nie tnie nawet. Boi się, żeby sobie rąbie wody. Iruś, pani kochanie, ten wagon to tam w rogu stoi. Sam muszę pracować, sam. No daj. Daj tu ruch na mury. Iruś, czemuś tu tak smutno? Taki pyszczek smutny, no. Dziecino moja, wita skradziona papierośnica? Tak, bardzo się zawiodłam. Myślałam, że między złodziejami są też porządni ludzie. Nie, to tylko w powieściach, zwłaszcza w twojej. Ale w życiu to złodzieje przeważnie kradną. Nie będę pisała tej powieści. Straciłam do niej serce i do złodziei także. Brawo, Jezus, brawo, nareszcie zmądrzałaś. No pozwól, niech cię podstawi. Moje uszanowanie, pani. A, pan baron. Pan Jan, prawdzie Jan. Jakże się cieszę. Dopiero ja. Panie baronie, jestem taki jeszcze janurzebyście. Panie baronie, to już prezent dla panie baron. Prawda, on mnie bzuje, panie baron. No wciąż zędowam. Jak pan będę obopem taki. Niespodziankę, Mire. Bilet do teatru na dziś wieczór. A, nadzieję, to odmówisz, pan baron, prawda? Bardzo, panie baronie. Najpiękniejszy śpiewoń. Kapanica wzięła w mój czyn. No państwo nie mówią. No, ciekawe to. A ty plasza na wagonie wisiał obok plasza papy? Nie, baronie, rozmyśliłam się. Nie idę do teatru. Wracam do poczty. Tak nie zbieram. Zbadam spać. No nie gniewaj, gniewaj się, papeczku. Nie będziesz dumny ze swojej córki znanej powieści o Tarsi? Nie będę. Chcę papkę nauczyć? Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa, dwa.
Z złodziejskimi kawalami spakujesz jutro do war. Ja już pisałem do ciotki, że... Nie, to się wściec można, to się... Panie baronie, świetny kawał, ja was zaraz nauczę, teraz ten rzut ładnie i pójdzie, czekajcie. Panie baronie, niech pan baron tak, a Jan tak, a jak Jan tak, to pan baron tak. I potem twarz. No dobrze, no próbujcie, no. Dobrze, dwa, dobrze, raz, dwa, i twarz, o. No, boli? To się nie zgadza. To nie powinno boleć, panie. Tu coś nie w porządku. Za baronie. Jego ekscelencja, pan Dynk Chung Chang, jego sekretarz, doktor Bertram. Panowie? Ciąg, ping. Tak, właśnie mandaryn Ching Chang Chung chce przez to powiedzieć, że wita słońca tego domu. Słońce, on ma na myśli gospodarza. Tak, to właśnie ja jestem słońce, tak chciałem powiedzieć, gospodarzem tego domu. Nie tyle fu, ile wu. A ja tak nie rozumiem. Ja to w tej chwili przetłumaczę. Otóż mandaryn Ching Chang Chung przywozi najserdeczniejsze pozdrowienia od mandaryna wu. Mandaryna wu, mojego serdecznego przyjaciela. Mandaryn Ching Chung chce zaznaczyć, że jest zbyt marnym robakiem, że nie jest nawet godzien ucałować stopy. No cóż ty ze mnie robaka robisz? Każesz mu stopy całować. Dam w pysk. Pysk? To mandaryn mówi po polsku. Nie, skutk mandaryn, owszem, nauczyłem go troszeczkę po polsku, także... To bardzo się cieszę, bardzo mi miło witać przyjaciół, mojego serdecznego przyjaciela. Nam również. Proszę panu, no panie mandarynie, panie sekretarzu, panie doktorze, bardzo proszę. Pozwól, moja droga. Jego ekscelencja mandaryn Ching Chung Tang, a to jego straż pan doktor Bertrand. Tak, to jest mandaryn Ching Chang mówi, że jest marnym robakiem. To jest, tak jest, właśnie marnym robakiem i w charakterze takiego robaka ma zaszczyt powitać piękny kwiat lotosu. O! Co ci panowie mówią? Mówi, że jesteś kwiatem lotosu. Lotos, kwiat, kwiana. Nie, nie zblad, tylko kwiat. Kwiat, rozumiesz? Ach, tak. No, witam panów. Witam, proszę, dajcie. A, nie, przepraszam, dla tak miłego chińskiego gościa. Ja mam specjalnie chiński... Ja... Wygodnie? Stawiam panu w towarzystwie. Żółty jak cytryna. Nie, jest blat, tylko kwiat. Kwiat, rozumiem. Kwiat lotosu mieć piękna brylanta. A, tak, to na synik pan. Słuchajcie, jeden straż przygląda. Skąd ja pana znam? Wie pan, mam krótką pamięć i ledwo zdążę coś pamiętać, zaraz zapominam.
O czym to ja mówię? Czy pan się myli? Tak, mylę. Dlaczego się mylę? Niestety, nie mogła przecież związać swego życia z życiem złodzieja. Juś, Jureczko, ty znowu piszesz, a tam się czekają. Jeszcze tylko ten rozdział skończę, babciu. Irena, wyobraź sobie, przyjechał Chińczyk. Nic będę go zapatrzył. Ta powieść rozwija mi się coraz więcej. Sama mam przez bardzo trudny problem. Irena, nie kompromituj mnie. Chińczyk przyjechał. Za panu patrzy. Nika? Co? A, tak, tak, guzik, guzika, tak. Jak do tosu uważać na brylanta? A to wysokość interesuje mój naszyjnik. Tu złodzieja. Ja nie rozumiem pośliczki. Ciąg pan. Już nie. No, już sobie przypomniałem, że pana skąd znam, tylko zapomniałem skąd. W Bombaju, panie. Rzeczywiście w Bombaju. Dziwne. Nigdy tam nie byłem. Brylanty są bezpieczne. Dobremu panu słab. Komu? Nie? Skąd się znowu? Pan bardzo mi wesoło jest, ale... Przepraszam. Po prostu. Ekscelencja pozwoli, że mu przedstawię. Córka. Jak to, ona jest pańską córką? Bertrand! Bertrand! Nie rozumiem, pan mówi po polsku? Pewnie, że po polsku, co po chińsku będę do pana gadał. Aaaa! Gdzie moja kolia? Twoja kolia! Ukradli mi kolię! Oni ukradli mi frak! Ale nie... Proszę jaśnie pana, sekretarz mandaryna wręczył mi tę paczkę i prosił, żebym ją trzymał aż do końca bali. Co na ziemi? Czekajcie. Ale ja rozumiem. Obawiał się, że ja ukradnę. Tak. Zadrwiła sobie z nas. Bogata panna. Bez nerw, kolego. Synek nie mówił, że panowie mają do mnie jakiś interes. A tak, bo wyjeżdżamy. Tak. Na letnisko, do pensjonatu. Lord!
tak. Właśnie, bardzo przepraszamy pana za nasze ucieczkę. Resztę z przyjemnością odcinek. Nie, już nie potrzeba. Prawdziwy złodziej już dawno siedzi zamknięty. A to źle, to bardzo. Nie, kolego, chwileczkę. A przecież za ucieczkę należy się od siatka. Naturalnie. Może się i należy. A na pewno. Może jest taki paragraf. Na pewno. No to posiedzicie, a ja zrobię konferencję z wójtem. Góralu, przyjdzie pan. Thank you.